O powstańcach, którym miejscem wiecznego spoczynku stała się ziemia wąsowska, księża parafialni i miejscowa ludność zawsze pamiętała, mimo szykan i represji, już przed Dniem Wszystkich Świętych w 1863 roku nad wspólną powstańczą mogiłą ustawiono dwa wysokie drewniane krzyże. Dziś spotykamy się na cmentarzu wąsowskim, aby uczcić wszystkich poległych powstańców w bitwie pod Wąsoszem. Ustalenia historyczne pozwoliły na to, że mamy obraz tej potyczki, tej bitwy powstańczej w dniu 23 kwietnia. Jeśli chodzi o mojego pradziadka, który zginął tutaj i walczył, był doskonałym kowalem, więc prawdopodobnie on zajmował się tutaj naprawą broni jako rusznikarz, jako człowiek, który doskonale znał rzemiosło metalowe. We wspomnieniach rodzinnych usłyszałem nazwisko swojego pradziadka, że on był powstańcem, walczył tutaj w Wąsoszu, w tych okolicach, w oddziale powstańczym, o spory okres czasu, bo powiedzmy tutaj mamy styczeń, kwiecień, czyli około 3 do 4 miesięcy już był w tym oddziale powstańczym. Znajdujemy się w Wąsoszu Górnym. Tutaj rozegrała się bitwa powstania styczniowego między oddziałami piechoty carskiej i oddziałami powstańców, głównie oddziałami strzeleckimi. Była to potyczka typowo strzelecka. Generalnie siły nie rozpoznały się nawzajem i została nierozstrzygnięta do końca ta bitwa. Nie ma wygranych, nie ma przegranych. Ciekawą, taką charakterystyczną rzeczą dla tej bitwy, wspominaną przez historyków, którą nawet dzisiaj odtwarzaliśmy, był przypadkowy strzał Rosjan, który zdradził ich pozycję. Powstańcy wiedzieli, gdzie są Rosjanie, byli przygotowani na odparcie ataku, w związku z czym ich straty były mniejsze. Tutaj na tym cmentarzu leży wielu powstańców z okolicy. Tu nawet są grupy też z tej okolicy, które znają tych powstańców, wiedzą o nich, no i oddają im hołd. Pokazujemy lekcje historii, lekcje patriotyzmu na żywo, poprzez właśnie takie inscenizacje, poprzez takie historie, którą możemy po prostu pokazać, szczególnie najmłodszym. Pokazujemy, utrwalamy tą pamięć właśnie związaną z powstaniem styczniowym. Nasza grupa nazywa się 9. Rota 1863. Faktycznie odtwarzamy 9. rotę, czyli 9. pułk, który stacjonował w okolicach Kielc i walczył z powstańcami.
rekonstruktorzy tej grupy pochodzą z całej Polski. Także zjeżdżamy się na inscenizację z Dolnego Śląska, Górnego, z Krakowa, z Lublina, z Warszawy, z Poznania, a nawet jest grupa, która aż z Redy potrafi przyjechać na taką inscenizację. Ja na co dzień pracuję z dziećmi, z młodzieżą, bo prowadzę zagrodę edukacyjną Ostoja Dmytra, a zarazem jestem właścicielem majątku, który był naznaczony właśnie powstaniem styczniowym i od tego zaczęła się właśnie przygoda z rekonstrukcją. Od przeczytania w archiwum, w pamiętnikach, że ode mnie właśnie z dworu ciesielskiego wyruszył oddział do bitwy małogostkiej, bo tak to można powiedzieć, gdzie stacjonował. I właśnie tak to z synem, bo mój Piotr jest właśnie oficerem, dowódcą oddziału, jakimś paternistrzem logistycznym. Gość idzie! Grzegorzu, sprawdźcie, ile chłopaki mają amunicji. Te mniejsze miejscowości, takie jak Wąsosz, lepiej się prezentują i więcej z siebie dają niż na przykład duże miasta, tak jak Warszawa. My byliśmy bardzo rozczarowani, kiedy była 150. rocznica powstania styczniowego w Warszawie. Praktycznie to przeszło bez echa. Jedna mała wystawa, 150. rocznica stracenia Traugutta też przeszła jakoś niezauważona. To też było takie dla nas niezrozumiałe. Te małe miejscowości w tym czasie, kiedy odtwarzają te inscenizacje, one są stolicami Polski, nie Warszawa w tym czasie. One robią to, co trzeba, czyli dają ludziom ten patriotyzm, to zainteresowanie historią. Powstanie było klęską, prawda? Ale to było ziarno, które rzucone było w rolę, bo tak to możemy powiedzieć w przenośni, gdzie później wyrosło, stworzyło się ten chleb związany właśnie z 1919-18 właśnie stulecie niepodległości w tym roku. I odpuść nam nasze winy! Jak i my odpuszczamy naszym winowajcom! I nie bądź nas za pokuszenie! Amen! Niech żyje Polska! Precz z czarem! Niech żyje Polska! Pamiętajmy o tego typu wydarzeniach, o tego typu rocznicach, ponieważ to możemy przenosić na kolejny czas, na kolejne pokolenia. Jeśli dzisiaj pokażemy, powiedzmy, tą rekonstrukcję tej bitwy, to na pewno młodzi ludzie zaczną szukać, powiedzmy, informacji na temat powstań narodowych, innych ważnych walk i potyczek i cokolwiek dowiedzą się.